Która jest zajebistą grą i musicie ją zobaczyć. Naprawdę, ona jest... Siemanko, ziemeczki, jestem Blow i dzisiaj pokażę wam Agario na telefon. To, że to są Agaria, tylko że to nie są Agaria, zresztą zobaczycie. Mam trzy gierki, które są podobne albo są Agariami i już wam pokazuję. Pierwszą gierką jest Dot Dot, która jest zajebistą grą i musicie ją zobaczyć. Naprawdę, ona jest... Piękne, że ludzie postanowili na fali Agario zrobić tak zajebistą grę, która bije na Agario, po prostu na łeb i na szyję. Więc patrzcie, pierwsze co robicie, to wpisujecie swój nick. Ja wpiszę sobie fajny nick Mariuszek, pozdrawiamy wszystkich Mariuszków i klikamy play. I teraz... 6.5 hours later. I teraz się łączymy i zaraz będziemy grać w zajebistą grę i będzie w ogóle super. 2000 years later. Super gra, naprawdę super gra. No to jest, no patrzcie jeszcze raz, Mariuszek. Coś nie działa chyba. Nie, po prostu chciałem wam pokazać gówno grę, która na fali popularności jednej gry postanowiły, że ktoś, że sobie stworzą Agario, które jest gówne. Ja to sobie usuwam, bo nie chcę w to grać, bo to po prostu nawet nie działa. Dobra. I teraz kolejna gra, która już się nazywa Agario, więc to może być Agario. I uwaga. Na wstępie również warto nadmienić, że tą gierkę grał Citro, gdzieś tutaj będziecie mieć link na ekranie i klikamy play. I ogólnie gierka, jak widzicie, tak wygląda i poruszamy się w ten sposób, że po prostu przesuwamy sobie palcem albo do góry, albo w dół. To znaczy klikamy, nie? Klik, 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 klik. No i to, co jest gówniane, to to, że ta gra jest gówniana. No to nie ma tutaj, no... Nie podoba wam się ta gra, no... W porównaniu do Agario to jest jedna wielka kupa, no nie wiem, mi się nie podoba, bo nie można tym sterować, nie tylko klikać i on sobie przechodzi, nie? Jakby jeszcze można było wcisnąć i zadecydować, ile on leci, tak? Ale nie, ja sobie kliknę i on po prostu leci sobie wyznaczoną tam przez samego siebie. Nie. I teraz pokażę wam gierkę, którą chciałem wam przedstawić, czyli Osmos. Gierka, którą znam jeszcze przed całym tym sukcesem Agario i w ogóle i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Szczerze, tu jest moja ogromna prośba, żebyście napisali mi w komentarzach, czy ta gra przypomina wam chociaż troszeczkę Agario. Moim zdaniem jest ona przypominająca Agario, jeżeli chodzi o sposób gry i tak dalej, ale to już wam pokazuję. Ogólnie gierka ma miejsce w takich klimatach, których mnie nie interesują, ale może kogoś taki klimat interesuje. I ogólnie jesteśmy taką fajną kuleczką i musimy sobie zebrać te wszystkie kulki i być największy. Czyli mamy podobny klimat co w Agario, więc zajebiście. I już wam pokazuję. Tutaj, jak widzicie, mamy te czerwone, to po prostu są zaznaczone tych, których nie będziemy mogli przejąć, ponieważ jesteśmy jeszcze za mali. Ale te niebieskie, jak widzicie, po bokach, no już możemy. Możemy już tam dotrzeć, ale jak, nie? No bo jak przedrzemy się tutaj, to od razu stracimy życie, bo wlecimy. No właśnie, i już jesteśmy w dupie. Mam pomysł, trzeba po prostu... Nie mam pomysłu. Dobra, chyba mi się uda teraz przejąć tego jednego. Jak przejmiemy tego... Nie wjeżdżaj, proszę, jak przejmiemy... Przejmiemy to, czy nie? On nas przejmie, uwaga. Wow, dobra, bang. I teraz patrz, jak przejęliśmy tego jednego, no to już mamy tak naprawdę bardzo sprawę uproszczoną, bo podjeżdżamy do tego i bang, i teraz jesteśmy bossami i możemy to wszystko rozwalić. Ogólnie, powiem wam tak, ta gierka nie przypomina Agario, ponieważ nie możemy tutaj grać pomiędzy innymi tam przeciwnikami i tak dalej, ale wydaje mi się, że gierka jest naprawdę przyjemna i cholernie chciałem wam ją przedstawić, bo wiem, że wielu osobom może to umilić czas, na przykład jak będziecie sobie jechać w autobusie, w pociągu, w metrze, to odpalicie sobie tą gierkę i naprawdę gwarantuję wam, że ta gra zapewni wam chociaż kilka minut dobrej zabawy. Ja po prostu uwielbiam tą grę, jeszcze gram ją właśnie przed Agario i jak zacząłem Agario, taki wow, to jest jedna gra, w którą grałem i tak przewertowałem telefon, wow. Przewertowałem telefon i to odnalazłem. Dobra, tutaj jest sytuacja, jaką widzicie i to chyba będzie nawet prostsze od tego poprzedniego, ponieważ tutaj po prostu trzeba zebrać te małe i po prostu się wzbogacić. To znaczy, tak mi się wydaje, no próbujemy taką taktyką. Jeps. O, chodź tu do mnie malutki i teraz do mnie. No, nie zjadaj mi go. Dobra, teraz tego. Więc jak widzicie, już możemy większość sobie zjeść. No i pięknie, dobra. Teraz już jesteśmy mistrzami, patrzcie. Tylko... Ups. Też warto nadmienić, że odpychamy się swoimi tymi...
swoimi tymi bąbelkami, więc też trochę tracimy na tym, na każdym poruszeniu się, więc trzeba uważać i... Chyba to będziemy mogli wziąć, uwaga. Yes! I co teraz? Co teraz? Kto tu jest mistrzem? Napiszcie mi to w komentarzach. Dobra, wiem, że mi nie napiszecie, że jestem mistrzem. Dobra, jeszcze tego dużego, bo on tak smakowicie wygląda. I uwaga... Level complete. Dziękuję, dobranoc. Okej, tutaj jeszcze nie byłem, ale tu chyba chodzi o to, że nie możemy w te zielone wbić, ponieważ nas będą pożerać, więc uważajmy na zielonkę. Ale tak to... Postaram się to ogarnąć. Dobra, teraz to... Chociaż nie wiem, o co chodzi z tym zielonym, ale dobra, na razie ze względu bezpieczeństwa nie będziemy w to wpadać, bo nigdy nie wiadomo. O, tu wygląda smakowicie, na prawo, na prawo, na prawo, Leszek! Dobra, o dziwo, wpadając w zielonego nic nam się nie stało, więc jestem z siebie dumny. Chociaż może nam się coś stało, ale nie zauważyłem jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tym, jak wyglądałem przed wbiciem w to, a po wbiciu. Dobra, no chyba nas pożera to zielone, więc warto raczej nie wpadać w to. Nie, co ja robię? No kurde! Dobra, ziomeczki, ja się poddaję, to tyle w tym króciutkim odcinku. Chciałem wam po prostu pokazać, że są gry podobne do Agario na telefon. Może sobie pobierzecie, będziecie mieli linki w opisie. Polecam, chyba z tego co wiem, ten Osmos jest za darmo nawet, aż sprawdzę. Wow, to jest na pecety, więc zaraz sobie ściągnę i będę grał. Ej, 3 dolary. Dobra, więc przepraszam, gierka jest płatna, ale i tak polecam, bo naprawdę warto, wydaje mi się, że wam się spodoba, a tamte gry przedtem to nie polecam, są złe i niedobre. Także zostawcie łapkę w górę, ziomeczki, jeżeli graliście w Agario, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, widzimy się w kolejnych i to tyle. Tak. I co do odcinka z Agario, bo też dużo osób prosiło, nie chcę tego nagrywać, ponieważ dużo osób już to nagrywa i wydaje mi się, że... Czy oni to fajnie nagrywają, a poza tym tutaj opowiem wam historię mojego życia. I teraz uważajcie. Odpalam sobie stronę Agario. Gram. Jestem już naprawdę potężnym jajkiem. Gdy nagle wyskakuje mi błąd i wywala mnie ze strony. Tak, mam taki problem, że strona Agario mi crashuje. No, więc ja sobie nie pogram, znaczy mogę sobie grać, ale tak naprawdę gra w Agario dla mnie to jest 5 minut, a później mnie wywala, ale gierka jest sprzednia, więc polecam, jeżeli ktoś nie ogarnie. To tyle, ziomeczki, już trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Yeah!